Paweł Adamek, dyrektor szkoły podstawowej nr 3 w Dębicy, przechodzi na emeryturę. Placówką kierował 31 lat, zawód nauczyciela wykonywał od 40 lat. Mówił, że świadomie wybrał zawód nauczyciela muzyki, bo chciał uczyć dzieci śpiewu. Moje siwe miejscami włosy, moje siwe wąsy wskazują na to, że powinienem odejść na emeryturę, zostawić szkołę młodszym koleżankom, kolegom. Będzie konkurs, mam nadzieję, że wygra go moja pani wicedyrektor, która tutaj została przez nas namówiona, żeby przejęła tą schedę po Adamku i żeby po prostu wszystko, co dobre w tej szkole się działo, dalej kontynuowała. No i oczywiście wprowadziła swoje nowe, ewentualne jakieś pomysły, bo każdy z nas ma swoje pomysły, żeby w jakiś sposób tą szkołę dalej pociągnąć, żeby ona się rozwijała. Przyjeżdżając do Dębicy z Nowego Sącza zobaczył, jak wielki nasze miasto posiada potencjał artystyczny. Wokół siebie zgromadził chóry parafialne, orkiestrę, zespoły taneczne. I tak od wielu lat zgromadzeni przy Pawle Adamku artyści wystawili 22 opery. Były także koncerty cycyliańskie i inne widowiska. Ten czas wykorzystałem również na upowszechnianie kultury. Jako nauczyciel muzyki, taką sobie misję też jakby przyjąłem, że to również misja nauczyciela w takim środowisku, ponieważ byłem tutaj najstarszy jako muzyk w tej właśnie dziedzinie, stąd też na moich barkach ten ciężar jakby powstał, natomiast oczywiście współpracowałem i zachęcałem wszystkich innych, którzy razem ze mną tą kulturę muzyczną tworzyli. Paweł Adamek to nie tylko świetny muzyk, pedagog, człowiek o wybitnych zdolnościach organizacyjnych, z charyzmą, ale także menadżer. Przez 31 lat kierowania placówką szkoła nr 3 wypiękniała. Ja zastałem szkołę oczywiście w 91 roku. Jeżeli chodzi o budynek, w którym dzisiaj nazywamy budynkiem nauczania początkowego, tam wyprowadzała się szkoła specjalna. Bo tu było tak w szkole w Trójce strasznie dużo dzieci, że nie mieściliśmy się. Tutaj ta szkoła uczyła się w Lipsku, wtedy w Domu Kultury, na plebanii, więc nauka trwała od 7:10 do w pół do 7:00 wieczorem. Bo bardzo dużo dzieci, jak ja przyszedłem, to były oddziały A, B, C, D, E, F, G, także to naprawdę tłum dzieciaków. I w związku z tym miasto przekazało nam tą szkołę. Ja wtedy ją remontowałem, przygotowywaliśmy, adoptowaliśmy do przyjęcia dzieci do szkoły. No oczywiście wymieniliśmy potem dach, zrobiliśmy łazienki, bo wtedy jeszcze były takie rynny, gdzie osobno była zimna woda, osobno ciepła, więc był remont łazienek, remont klatek schodowych. No wiele, przerobiłem również kancelarię i sekretariat, bo były troszeczkę inaczej ustawione, jak dzisiaj to wygląda. Była termomodernizacja szkoły, no i oczywiście przed laty nam miasto zafundowało przepiękną przewiązkę, żeby dzieci nie musiały biegać z mojego budynku do dużego na świetlicę i na obiad. Zaznacza, że jako emeryt będzie służył pomocą i doradcą swojemu następcy lub następczyni i nadal swoje życie będzie wypełniał muzyką. Więcej czasu poświęci zespołom artystycznym, które prowadzi, i przygotowaniom do kolejnych oper. Pawłowi Adamkowi życzymy kolejnych udanych przedsięwzięć artystycznych, które tak jak do tej pory będą zachwycać nie tylko mieszkańców Dębicy, ale i Polski. Uroczyste pożegnanie przechodzącego na emeryturę Pawła Adamka odbędzie się 24 czerwca podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego.